Lublin, 19 lutego 2020 roku. Jesteśmy ponownie w Górkach Czechowskich. Jak widać, grodzonych niezgodnie z zasadami współżycia społecznego i z prawem. Nie tylko miejscowym, ale również nadrzędnym nad nim prawem ochrony przyrody, prawem ochrony środowiska, no i prawem ochrony krajobrazu. Ten obszar, drodzy Państwo, jak i całe Górki Czechowskie, czy też ich zdecydowana większość, leży w strefie ekologicznego systemu obszarów chronionych, w którym między innymi wpisano zakaz nasypów poprzecznych do osi suchych dolin i wąwozów, a tu taki jeden malutki nasyp mamy, ale generalnie obszar ten ustanowiono dla niego strefę K1, czyli ochrony krajobrazu i wartości przyrodniczych Górek Czechowskich. Te ogrodzenie, które ponoć mierzy nie więcej niż 2 metry 20 cm, miałoby być dopuszczone. No tak, tylko że, drodzy Państwo, to jest obszar ochrony krajobrazu i wartości przyrodniczych. My wiemy, że on ma chronić działania na tym terenie, no bo zza tego płotu mierzącego z górą 2 metry 20 cm, nie chce mi się mierzyć, ale ma z górą 2 metry 20 cm, no w tym, przez ten płot nie będzie widać nic. Jak już wcześniej nadmieniłem przy poprzedniej relacji, nawet lat 70 7 temu czy 80 lat temu pozory zachowywano i ogrodzenia obozów koncentracyjnych były ażurowe, były, można powiedzieć, przezroczyste. Ta historia jest niezmiernie ważna, dlatego że, drodzy Państwo, 77 lat temu rotmistrz Witold Pilecki wysłał raport o tym, co dzieje się na terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Wysłał raport o tym, jak unicestwiani są ludzie na terenie tamtego obozu. I tenże raport nie wywarł żadnego skutku. Otóż alianci, do których głównie był on adresowany, uznali, że nie ma żadnych dowodów na to, jakoby tam mordowano gatunek ludzki, że rotmistrz Witold Pilecki nie przedstawił świadków, że no nie reprezentuje żadnej organizacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My to znamy. Co prawda, na wszelki wypadek wysłano Komisję Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, która została przywitana w bramie obozu przez uśmiechniętych członków orkiestry symfonicznej, i w swoim raporcie napisała, że nie ma jakichkolwiek przesłanek ku temu, żeby cokolwiek mogło być nieprawidłowego w tamtym miejscu. Co mamy w Lublinie w roku 2020, czyli 77 lat po pierwszym raporcie Witolda? A mamy sytuację, w której sąd nie uznaje interesu prawnego mieszkanki do prawa życia w bioróżnorodnym świecie, pozbawionym zanieczyszczeń powietrza i o umiarkowanej temperaturze otoczenia. Pani prokurator, która zapowiadała podjęcie kroków administracyjnych, nie może tego uczynić, bo Urząd Miasta nie dostarczył dokumentów, oryginałów dokumentów. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego nie rozpatrzył wniosku o wstrzymanie, uchylenie już wydanych decyzji, ponieważ Urząd Wojewódzki nie dostarczył potwierdzenia podpisów kwalifikowanych i innych rzeczy. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin odpisuje albo nie odpisuje. Cytować nie będę, bo wstyd. Przed słuchającymi, a nie tymi, którzy pisali, czy też otrzymującymi te odpowiedzi. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, rzecznik tej instytucji,
pytany, dlaczego instytucja nie reaguje na mającą tu miejsce rzeź, no przecież to są obszary wskazane do ochrony. To są obszary, w których bytują różne gatunki ściśle chronionej flory i fauny. Zaczął straszyć pytającego konsekwencjami z artykułu 212 kodeksu karnego, czyli o zniesławienie. Natomiast sam zapomniał, że jest pod jurysdykcją artykułu 231, zaniechanie i niedopełnienie obowiązków. No bo przecież to się dzieje tu i teraz. Nie lat temu 30, 50, 60, 70, czy 77 albo i 80, wtedy kiedy budowano pierwsze osoby, obozy koncentracyjne. Tylko tu i teraz, w państwie prawa i sprawiedliwości. Jedzie w tej chwili koparka, ona jedzie niewykluczone, że po chomiczych norach, niewykluczone, że po chomikach europejskich, ale skąd ci panowie mają wiedzieć, że im tego czynić nie wolno, jak Urząd Miasta i inne agendy środowiskowe uznały, że brak jest podstaw do wydania, do określenia uwarunkowań środowiskowych do realizacji planowanych tu przedsięwzięć. A co tu jest planowane? No zabudowa, intensywna zabudowa wielorodzina, której nie dopuszcza ani plan miejscowy z roku 2005, na który powołuje się Urząd Miasta i oficjalny właściciel tego terenu, nie dopuszcza stare studium, nie dopuszcza studium uchylone wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, nie dopuszczają ustawy środowiskowe, nie dopuszcza tak zwane zasady dobrego sąsiedztwa, nie ma aktu, który dopuszczałby ten wandalizm mający tu miejsce, szczególnie, że bytują bądź żerują gatunki ściśle chronionej flory i fauny. Te wiertło, które tam państwo widzicie, niewykluczone, że jest po to, żeby odwiercić odpowiedni otwór i tamtędy zalać mogiły, które gdzieś w tym terenie się znajdują. Będzie słabo słychać, bo pan jedzie akurat koparką. Za chwilę zapytamy, czy wie o tym, że jeździ po chomikach. Tak wygląda sytuacja w tym obszarze. W czasie około 3 miesięcy od monitów w tym zakresie, a i ponad 4 lat od tego, co zaczęto w tym obszarze czynić po zmianie oficjalnego właściciela. Pan nie wyłącza silnika, więc nie bardzo mam jak zadać pytanie. Panowie woleli się oddalić po to, żeby ewentualnie nie odpowiadać, aby państwo możecie zobaczyć, jak wygląda ten teren. Dzień dobry, mam do pana pytanie. Czy informowany był pan, że w tym terenie są ściśle chronione gatunki? No ale mogę zadać pytanie, a panowie powinniście mi odpowiedzieć. Ale ja chciałem wiedzieć, też kiedyś byłem operatorem, chciałbym wiedzieć, czy pana poinformowano o tym, że jeździ po czynnych norach chomika europejskiego. Tylko tyle chciałem zapytać. Jak mnie pytano, to odpowiadałem. No ale pan nie musi. Pan nie musi wiedzieć. Pan nie musi znać. Panowie odsyłają do rzeczników. A drodzy państwo, 77 lat temu nie było internetu. Czy coś się zmieniło po tym czasie? No, różnica jest jedynie taka, że wtedy pisano listy do tych różnych agent międzynarodowych o tym, jak to Witold Pilecki jest osobą nieodpowiedzialną. Dzisiaj możecie państwo wyczytać takie rzeczy w sieci internet. Łatwiej jest dezawuować, napuszczać, judzić, kpić, no bo nie trzeba się nawet podpisywać. Chociaż 77 lat temu ci, którzy twierdzili, żeby, czy też mówili, żeby nie słuchać w ogóle rotmistrza Witolda Pileckiego, też niekoniecznie się podpisywali. No, nie chcę przytaczać historii i tego, co się działo w tym okresie. Andrzej Filipowicz, Lubelski Alarm Smogowy.
Porozumienie Obrony Lublina, członek Rady Dzielnicy Czechów Południowy, relacjonujący z obszaru, dla którego ustanowiono strefę K1, czyli ochrony krajobrazu i walorów przyrodniczych Górek Czechowskich, strefę ESOCH, ekologicznego systemu obszarów chronionych, strefę SR1, SR2, czyli sportu i rekreacji, zieleni publicznej, rezerwatu przyrody, użytku ekologicznego i dziesiątek innych form ochrony, za którymi idą nakazy i zakazy, a o formach tej ochrony oficjalny obecny właściciel został poinformowany między innymi w umowie notarialnej zawartej z gminą Lublin w zakresie handlu wymiennego, czyli w zamian za zmianę studium i planu dopuszczenie urbanizacji tego obszaru, która nie zgadza się, nie jest kompatybilna, tak by powiedzieli młodziaki, z wcześniejszą uchwałą Rady Miasta, która całkiem inaczej kształtowała prawa własności. Organ wykonawczy zrobił całkiem co innego niż uchwalił organ stanowiący. A to już jest sprawa chyba ani dla jednego, ani dla drugiego organu, tylko dla nadzoru nad samorządem, który poza tym, że kupczy prawem miejscowym, to na dodatek nie tyle jest niekonsekwentny, co ma najwyraźniej jakiś deal z właścicielem tych terenów. No bo jeżeli w uchwale Rady Miasta jest zakreślony inny teren własności gminy Lublin, a inny teren został wpisany w umowę notarialną i księgi wieczyste, no to coś w tym wszystkim nie gra. Do zobaczenia już wkrótce.